Bum! Mam 37 lat. Podsumujmy ostatnie moje 2 lata w biznesie. Cześć, ja nazywam się Ronald Szczepankiewicz. Czekajcie, troszkę do góry. Cześć, ja nazywam się Ronald Szczepankiewicz, a tutaj na kanale rozmawiamy sobie o nieruchomościach, o inwestowaniu w nieruchomości i o tym, jak te nieruchomości można sfinansować. Dzisiejszy odcinek jest zupełnie innym niż prawie wszystkie u mnie na kanale, ponieważ dokładnie 2 lata temu, gdy kończyłem 35 lat, nagrałem, ten film dalej jest tutaj dostępny, nagrałem do siebie na kanał podsumowanie moich ostatnich 10 lat w biznesie, ponieważ 12 lat temu odszedłem z etatu, gdzieś w okolicach maja, także już ponad 12 lat temu, a więc 2 lata temu minęły dokładnie 10 lat, jak od tego etatu odszedłem. Także opowiedziałem swoją historię od momentu odejścia z etatu do momentu, gdy miałem 35 lat. Dzisiaj mija dokładnie 2 lata od tego filmu, także podsumujmy. Ja w zasadzie podsumuję dla Was, co się wydarzyło u mnie w sferze biznesowej, ale również prywatnej, co się wydarzyło w ostatnie 2 lata mojego życia. Poczekajcie, odsunę trochę komputer. Korzystam z oprogramowania Nvidia Broadcast. Myślę, że część z Was kojarzy, o co chodzi, że tutaj za mną jest, nie powinno być rozmyte tło, jest, właśnie ten program to robi, ale bardzo mocno obciąża komputer, także szumi, więc go odsunąłem. Dobra. Dzisiejsze nagranie będzie takim nagraniem, gdzie mam scenariusz, konkretne punkty, o których chciałbym Wam po prostu powiedzieć. Każdy z tych punktów będzie miał przełożenie na mój biznes i z każdego z tych punktów mam nadzieję, że będziecie mogli też wyciągnąć coś dla siebie. Będą i rzeczy, i wzloty, i upadki może w ten sposób. Także na początek odwołam się do tego, że 2 lata temu był to moment, był to wrzesień 2020, już lockdowny pierwszy był za nami, byliśmy w trakcie drugich lockdownów, a my ze naszymi, a ja z moimi wspólnikami, z Krzyśkiem i z Tomasem prowadziliśmy spółkę, która zajmowała się podnajmem nieruchomości na cele mieszkaniowe. Czyli mieliśmy pokoje, które wynajmowaliśmy, w zasadzie mieszkania, które wynajmowaliśmy od właścicieli. Te mieszkania przerabialiśmy na mniejsze pokoje i podnajmowaliśmy je dalej studentom. Na tamten czas był to moment, w którym ważyły się losy naszej spółki, ponieważ jak wiecie, wrzesień jest gorącym okresem związanym z wynajmem, także w 2020 roku ważyły się losy naszej spółki, bo albo byśmy wynajęli wszystkie pokoje i spółka by dalej istniała, albo byśmy dołożyli do biznesu i trzeba byłoby tą spółkę zamknąć. Dzisiaj minęły 2 lata, także pewnie część z Was zdaje sobie z tego sprawę, ta spółka już po prostu nie istnieje. Nie wynajęliśmy odpowiedniej liczby pokoi w odpowiednim czasie, w związku z czym potrzebowaliśmy dokładać naprawdę sporo do biznesu. To było kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie od każdego z nas, od każdego ze wspólników. Także po kilku takich miesiącach po drenaży naszych portfeli, naszych oszczędności stwierdziliśmy, że po prostu zamykamy naszą spółkę. Także nie ogłosiliśmy upadłości, po prostu zamknęliśmy, rozwiązaliśmy. Mieliśmy około 435 pokoi, coś około 70 mieszkań i coś około 50 właścicieli, z którymi podpisaliśmy umowę. Także ze wszystkimi oprócz jednej osoby podpisaliśmy rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Także można powiedzieć, że wszyscy poza jedną osobą nie są na nas w żaden sposób źli. To też o czym świadczy, na 50 osób jedna to po prostu wychodzi z czystej statystyki. Także rozliczyliśmy się zarówno z najemcami, słuchajcie, tam było 600 tysięcy kaucji, które trzeba było oddać najemcom. Rozliczyliśmy się z właścicielami, temat został zamknięty i jest to dla mnie bardzo cenna lekcja. Mówi się, że jeżeli chcesz tworzyć biznes, chcesz iść szeroko, to przynajmniej raz trzeba zaliczyć bankructwo. Tutaj bankructwa nie ogłosiliśmy, ale można spokojnie podczepić te doświadczenie jako jedno z tych elementów, które trzeba przeżyć, żeby wiedzieć, czego w przyszłości nie robić. No i co? Może trochę takich wniosków, które gdzieś tam nasuwają mi się po tym konkretnym doświadczeniu. Mówiłem, że może to być dla Was na pewno ciekawe, ale też wspominałem o tym, że możecie z tego wyciągnąć swoje jakieś konkretne tutaj cenne informacje dla siebie, które możecie zastosować gdzieś tam
na swojej drodze. Więc dla mnie sporym zaskoczeniem było na przykład to, że aby ogłosić upadłość, my mieliśmy dwie spółki. Pierwsza spółka to była spółka ZO, która miała chronić nasz majątek prywatny, a druga spółka to była spółka ZO komandytowa, która miała powodować, że płacimy mniejsze podatki. No konkretnie podatek był jeden, dochodowy, już przez osobę fizyczną rozliczany, a nie gdzieś tam, wiecie, spółka, trzeba by te pieniądze wyciągnąć. Przy naprawdę sporych dochodach to po prostu nie jest takie proste. Pewnie się ze mną wiele osób nie zgodzi, ale no nie jest ten odcinek o tym konkretnie. Także dla mnie było sporym zdziwieniem, że żeby ogłosić upadłość, trzeba było posiadać około 50 tysięcy złotych dla każdej ze spółek. Więc jeżeli mieliśmy dwie spółki, trzeba było mieć 100 tysięcy złotych w gotówce, żeby móc ogłosić upadłość, żeby sąd przyjął upadłość do realizacji. To były koszty związane z syndykiem i innymi kosztami postępowania. Natomiast, no okej, przerabiałem to na własnej skórze. Nie robiłem tego nigdy wcześniej, także tak, mogłem się oczywiście dowiedzieć, że zamknięcie spółki z o.o. poprzez drogę upadłości kosztuje 50 tysięcy złotych minimum, bo i są pewnie to również wyższe koszty. Pewnie są też niższe, natomiast nam doradził prawnik, że tyle potrzebujemy mieć na koncie, żeby faktycznie ta sprawa gdzieś tam została pozytywnie rozpatrzona przez sąd. Więc dla wszystkich osób, które otwierają spółkę z o.o. i myślą sobie, że okej, nie odpowiadają własnym majątkiem, w razie czego mogą ogłosić upadłość, tak, możecie, natomiast no, to kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych. A jeżeli ktoś ma kilka takich spółek, bo na przykład każdy nowy biznes otwiera nową spółkę, bo kupuje kolejną nieruchomość za pośrednictwem, której zarabia, na przykład robi wynajem, kolejny blok kupuje na kolejną spółkę i tak dalej, nagle się okaże, że ma 10 spółek i przyjdzie co do czego chciałby ogłosić upadłość z różnych względów, no to 10 spółek to jest prawie 500 000, które potrzeba mieć gdzieś tam w portfelu. I znowu, ktoś może się ze mną nie zgodzić, może powiedzieć, że tak nie jest, że w jego przypadku było inaczej. Okej, każdy ma swoje doświadczenia. Moje doświadczenie jest takie, że dużo lepiej jest mimo wszystko zamknąć spółkę w momencie, w którym jeszcze możemy to zrobić, kiedy możemy się dogadać ze wszystkimi osobami, z którymi mamy podpisane umowę, z każdą ze stron, polubownie. Oczywiście zawsze będzie tak, że ktoś tutaj będzie stratny na tym, tak? Ale no dużo bardziej byłby stratny, jeżeli byśmy tą poszli w stronę upadłości. Więc tak, zachowaliśmy się w ten sposób, że po prostu zamknęliśmy spółkę, zamknęliśmy ją ze stratą, każdy z nas, ze wspólników poniósł tutaj straty, natomiast no, nie ma tutaj osób, które gdzieś tam nas ścigają po sądach, które są na nas złe. Oczywiście mogą być niezadowolone, no bo inaczej się umawialiśmy, mieliśmy tą spółkę jeszcze dalej z nią działać, mieszkania wynajmować i tak dalej. Także no, tak to po prostu się nie skończyło, natomiast żeby była jasność, przekazaliśmy wszystkie te mieszkania, zarekomendowaliśmy inne firmy, które mogły przejąć dalej tę działalność i pomagać właścicielom zarządzać tymi mieszkaniami. Także w ciągu 2 lat naprawdę sporo się wydarzyło, jeżeli chodzi o biznesy. Z jednej strony zamknęliśmy firmę, którą budowaliśmy przez 8 lat, w której zatrudnialiśmy 8 osób. Tysiące godzin spędzone nad po prostu zarządzaniem tą spółką. Niesamowite doświadczenie związane z pozyskiwaniem kapitału, ponieważ my tam działaliśmy w ten sposób, że na początku robiliśmy podnajem w ten sposób, że no z własnej po prostu kieszeni, tak? Mieliśmy swoje własne oszczędności, remonty związane z podnajmem robiliśmy na własny rachunek, później otwieraliśmy kredyty w bankach, jakieś konta, limity na koncie, jakieś kredyty gotówkowe, kredyty firmowe. Gdy to się skończyło, żaden bank z nami nie chciał rozmawiać, bo mieliśmy za dużo kredytów. Dalej poszliśmy w temat związany z dotacjami unijnymi. Świetne doświadczenie pod tym kątem, tak? Tam to jest naprawdę dziki zachód. Znaleźć osobę, która pomaga w dotacjach unijnych, uzyskać takie dofinansowanie, naprawdę. Jak znaleźć dobrego mechanika samochodowego. Także jeżeli ktoś mnie słucha w tym momencie, jest z dotacji unijnych i wie, jak się za to zabrać i nie jest pierwszej lepszej łapanki, to zapraszam do współpracy. Ja chętnie z taką osobą rozpocznę współpracę, chociażby z tego powodu, że sam takie dotacje chciałbym uzyskać. A dwa, grono ludzi tutaj na YouTubie, na moim kanale na pewno również z takiej pomocy chciałoby skorzystać, a nie mogą, bo nie wiedzą jak się za to zabrać, nie mają konkretnej osoby. Więc wracając do biznesu,
dostaliśmy dotację unijną, kolejne świetne doświadczenie i dalej już finansowaliśmy się, można powiedzieć, znowu z własnych obrotów. Do tego doszli inwestorzy, to były czasy już rok 2016-17, inwestorzy, którzy mówili: słuchajcie, mam pieniądze, mam zdolność kredytową, znajdźcie mi mieszkanie, dam wam je w zarządzanie. No i tak po prostu firma się rozrosła. Także doszliśmy do momentu, w którym faktycznie mogliśmy działać na takiej zasadzie, że inwestowaliśmy w kolejne nieruchomości z zerowym zapleczem naszych konkretnie pieniędzy, ponieważ pieniądze pochodziły od inwestora. To inwestor płacił za to, że no kupi po prostu mieszkanie, sfinansował remont, a my później, dając mu dochód, część dochodu, on partycypował razem z nami w dochodzie, z przychodzi po prostu z wynajmu nieruchomości, tak? Taki układ. Okej, trochę się rozgadałem, a to tylko jeden temat. Mam nadzieję, że ta rozmowa z Wami nie potrwa dłużej niż godzinę, ponieważ doświadczenia wiem, że mało kto to będzie dalej oglądać. Zobaczę sobie na zegarek, żeby mieć jakiś punkt odniesienia, ponieważ nigdzie tutaj nie mam żadnego licznika, jak długo to nagranie już trwa. Idziemy dalej. Co ja tam mam w tych punktach dalej? Słuchajcie, no, trochę o biznesie, teraz przejdźmy do sfery prywatnej. Rok temu urodził się mój syn, nasz syn, mój i mojej żony Eleny. Syn, który ma na imię Niko, dzisiaj ma już ponad rok i kompletnie przemodelował mój sposób, może nie sposób, tylko kompletnie przemodelował mi życie. I ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że wszystkie osoby, które mają dzieci, to doskonale rozumieją. Natomiast wszystkie osoby, które się przymierzają dopiero do posiadania dzieci, to według mnie no, chyba nie da się w żaden sposób przygotować do tego, co czeka nas po narodzinach dziecka. No, ja jakby jestem osobą, która chce tym synem się zajmować, więc bardzo dużo czasu z nim spędzam. I no, nie będę wam mówić, jak wygląda mój dzień. W każdym razie faktycznie w ciągu dnia, co najmniej połowę tego dnia, to jestem ja z moim synem. Zdawałem sobie sprawę z tego, że to będzie bardzo dużo kosztować mojego czasu, a jeszcze przed narodzinami dziecka tego czasu kompletnie nie miałem. To jest tak, że jakby zobaczyć harmonogram dnia, to od rana do wieczora zawsze jest czymś zapełniony. I tak wiele z tych rzeczy to są rzeczy, których mógłbym nie robić i zyskałbym więcej czasu, ale robiłem, bo chciałem je robić. Więc gdy pojawił się syn, zdawałem sobie sprawę z tego, że będzie naprawdę brak czasu na wszystko, więc dużo wcześniej spowodowałem, że moje biznesy gdzieś tam mniej wymagają mojej uwagi. Jakby tutaj dopowiedzieć warto. Jedna odnoga z moich biznesów to była spółka związana z nieruchomościami, która w międzyczasie przestała istnieć. Uwolniła mi dużo czasu wolnego, który poświęciłem na kanał YouTube. Natomiast korowym moim biznesem cały czas są, od 12 lat, jest to pomoc przy kredytach hipotecznych. Jak oglądacie mój kanał na YouTubie, no to doskonale wiecie, że tak, dużo mówię o nieruchomościach, ale głównie skupiam się jednak na kredytach hipotecznych, bo to jest moje konkretne źródło dochodu. Czekajcie, podłączę lampę. Ok, lampa podłączona, także no, kredyty hipoteczne to jest no, korowa moja działalność. Wraz z moją wspólniczką nasz cały zespół to jest 26 osób. Także no, trzeba w tym aktywnie uczestniczyć. Także przez około pół roku przed narodzinami syna starałem się wszystkie procesy poukładać w taki sposób, żeby było mi jak najmniej i uważam, że tak to się udało. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że gdybym więcej się przykładał i więcej by mnie było w ramach kredytu, to by to wszystko jeszcze lepiej działało. No ale no nie można. Po prostu doba ma tylko 24 godziny i ten, kto ma dziecko, ten doskonale rozumie, że z dzieckiem na rękach lub dzieckiem na kolanach lub dzieckiem, który się bawi w pokoju przez cały dzień, jeżeli napiszecie chociaż jednego maila, to jest już naprawdę sukces. Jedna rozmowa przez telefon, gdzie faktycznie dogadaliście się i rozmawialiście dłużej niż minutę, to jest naprawdę sukces. Oczywiście dla osób, które gdzieś cały czas z tym dzieckiem przebywają, no bo jak wiadomo, ktoś idzie do pracy na etat, no to sobie pracuje normalnie i cześć. Także to, co mnie nauczyły narodziny syna, to, że nawet nie chodzi o to, że ja tego chciałem, chociaż tak, na poziomie podświadomości oczywiście tak jest, ale faktycznie wyeliminowałem ze swojego życia wszystkie te rzeczy, które powodowały, że
gdzieś ten czas w jakiś sposób mi uciekał, bo na przykład oglądałem jakiś filmik na YouTubie, który był kompletnie, nie miał żadnego znaczenia dla mojego życia, czy też czytałem jakąś gazetę. Takich rzeczy kompletnie no nie ma po prostu, bo nie ma na to czasu, tak? Więc gdy jest moment, w którym mam chwilę wolnego, no to natychmiast siadam i robię to, co po prostu lubię robić. To jest też moja praca, tak? Między innymi właśnie kanał na YouTube, między innymi ten film, który właśnie dla Was nagrywam. Przecież mógłbym teraz zrobić dokładnie coś, no zupełnie coś innego. Akurat wyszła ładna pogoda, jest słońce, widzicie za mną. Ja jestem w tej chwili w Bieszczadach, cały tydzień lało. Teraz jest piękna pogoda, a mimo to siedzę i nagrywam, bo po prostu lubię to robić. Także dziecko nauczyło mnie zarządzać czasem jeszcze lepiej. Wyeliminowałem wszystkie tego rzeczy, które były kompletnie niepotrzebne. Oczywiście wiele z nich na pewno też zostało. Nie jestem Brianem Tracy i zdaję sobie z tego sprawę, że nigdy nie będę, także zarządzam czasem w taki sposób, żeby moje biznesy cały czas działały i żebym dał jakby swój czas dla mojej rodziny, ale również w taki sposób, żeby tego czasu trochę mieć dla siebie. Jest to trudne i jeszcze raz powtórzę, nie byłem na to zupełnie przygotowany, chociaż nastawiłem się na to, że po urodzinach dziecka jest koniec życia i stwierdziłem, że szykuję się na najgorsze, a co mnie spotka, to pewnie będzie milsze. Zupełnie inaczej sobie to wyobrażałem, niż jest w rzeczywistości. Ok, idziemy dalej, przechodzimy do naszego korowego, mówię naszego w związku z moją wspólniczką, naszego korowego biznesu, jakim są RM Kredyty. I tutaj jest no, pewna ciekawostka, tak? No bo z jednej strony, zwróćcie uwagę, rok do roku tych wniosków kredytowych składa się 70% mniej. Nasza spółka RM Kredyty po raz pierwszy od 12 lat jest na granicy rentowności, więc prawdopodobnie dołożymy do biznesu, jeżeli nic się nie zmieni w liczbie wniosków, które są gdzieś tam składane za naszym pośrednictwem do banku. Natomiast ja absolutnie nie jestem ani smutny z tego powodu, ani zaskoczony, że tak jest. Z jednej strony to może brzmieć, wiecie, tak jakby dumnie, że ja zdawałem sobie sprawę z tego, że tak będzie, no ale kto mnie zna, ten wie, że od 2016 roku trąbię na prawo i lewo, że nadchodzi kryzys finansowy i tak po prostu ja uważałem, że to się wydarzy. Nie wiedziałem tylko skąd, nie wiedziałem gdzie. Uważałem, że można powiedzieć, że końcówka 2019 roku to byłem już absolutnie pewny. I znowu, co było bardziej na zasadzie takiego wyczucia rynku. Prawdopodobnie też miałem zaszczepioną w głowie jakby cudzą opinię, tak? No bo i dużo oglądałem na YouTubie, i dużo czytałem, więc wypowiadali się różni ludzie, którzy pewnie wpłynęli też na moją ocenę, na 100% wpłynęli na moją ocenę sytuacji. Natomiast końcówka 2019, początek 2020, gdy wyjeżdżaliśmy z żoną do Azji, gdy w zasadzie tam chcieliśmy mieszkać przez dłuższy czas, stwierdziliśmy, że będziemy sobie pracować zdalnie. Wiedzieliśmy, że prawdopodobnie nasz pobyt zostanie przerwany, bo coś się wydarzy na świecie i trzeba będzie wracać, bo będzie kryzys jakiś finansowy, będzie wracać, trzeba wracać i po prostu być tutaj na miejscu w Polsce. I tak dokładnie się wydarzyło. Natomiast wróćmy do RM Kredyty. W zasadzie nie, jeszcze nie. Wróćmy jeszcze raz do tego kryzysu. U mnie to jest ze słowo. Wiele z Was osób zna postać bogatego ojca. Wiadomo, Robert Kiyosaki, biedny, bogaty ojciec. Mój tata, z którym mamy bardzo dobre relacje, nie dał mi wykształcenia finansowego. Natomiast jest u mnie w rodzinie osoba, którą uważam za takiego, wiecie, bogatego ojca. Andrzej jest osobą, która od lat gdzieś tam tłumaczy nam wszystkim w rodzinie, że nadchodzi kryzys finansowy. Andrzej trochę idzie dalej jeszcze, ponieważ on uważa, że on się szykuje na upadek dolara, można powiedzieć w ten sposób, od kilkudziesięciu lat. I oczywiście zdaje sobie sprawę z tego, że nigdy się nie wstrzeli, kiedy to dokładnie będzie, ale po prostu od lat jest już przygotowany. I w roku 2016, w którym ja byłem jeszcze ignorantem tego typu w ogóle wiedzy, Andrzej pokazał mi takiego człowieka w internecie, Mike Maloney się nazywa. Link do tego nagrania, o którym właśnie za chwilę wspomnę, znajduje się w opisie pod filmem. Mike Maloney
Jest to człowiek, nazwijmy to umownie, z ramienia Roberta Kiyosakiego, który odpowiada za srebro i złoto. Oczywiście on jest, można powiedzieć, jest jakby unikatowy i samemu sobie działa, swoją działalność prowadzi, natomiast ja go gdzieś poznałem pierwszy raz z jednej z książek, którą napisał właśnie z Robertem Kiyosaki. No i Mike Mulroney tam dał świetną taką serię swoich odcinków, Sekret pieniądza, nieważna jaka jest nazwa. To jest chyba 5 czy 6 odcinków, w których Mike pokazuje, jaki jest cykl życia waluty fiducjarnej, jak się kończy upadek takiej waluty, co się dzieje w międzyczasie, w jaki sposób się przygotować i tak dalej. Świetnie się to ogląda, świetna wiedza, bardzo otwiera umysł. Na pewno wiele osób z Was, które mnie oglądają, jesteście po prostu świadomymi osobami, które doskonale rozumieją, że tak po prostu jest. Waluty fiducjarne upadały, upadają i upadać będą. I to nas też czeka gdzieś tam i ze złotówką, i z dolarem, i z każdą inną walutą fiducjarną. Natomiast dla wszystkich osób, które nie mają pojęcia za bardzo, o czym mówię, koniecznie odwiedźcie link, który jest w opisie. Jest to link do kanału Tradera 21. Oni po prostu wzięli ten film Mike'a Mulroney, dodali polskie napisy i wrzucili u siebie reupload, zrobili u siebie na kanale, także zdecydowanie polecam. No, więc w 2016 otworzyło mi to oczy, a tamtej pory śledziłem. Tak jak mówię, końcówka 2019 roku, wydawało mi się, że to już nastąpi. U siebie w firmie trąbiłem na prawo i lewo, że mamy się przygotować na to, że w ogóle nie będzie kredytów hipotecznych na rynku, że banki kompletnie zakręcą kurek, tak jak było to w 2008 roku. I oczywiście byłem trochę traktowany, wiecie, jako taki freak. Dalej tak jest, ponieważ dzisiaj uważam, że ceny mieszkań będą spadać i mało kto ode mnie z zespołu, nawet zespół jest podzielony, tak? Są osoby, które uważają, że nie mam racji, mają ku temu argumenty, a są osoby, które uważają tak jak ja. Natomiast wróćmy do sedna, więc ja gdzieś przygotowywałem remkredyty na to, że zupełnie nie będzie tego dochodu, natomiast tej firmy nie trzeba było przygotowywać, wystarczyło jej nie psuć, czyli nie rozmuchiwać kosztów. W naszej firmie związanej z podnajmami mieliśmy ogromne koszty, no bo każde jedno mieszkanie działało u nas w portfelu na zasadzie wynajmu, czyli my płaciliśmy właścicielowi nieruchomości pieniądze, że mogliśmy zarządzać jego mieszkaniem. Na tym polega podnajem, więc co miesiąc mieliśmy gigantyczny koszt. Tutaj w remkredyty mamy mieszkanie, w którym jest back office, mamy telefony komórkowe, za które trzeba płacić. Część z naszych osób ma laptopa, w zasadzie chyba nikt jednak tego laptopa nie ma firmowego. Są osoby, część osób jest na etacie. Jak tak zebrać do kupy, to może to jest 1/10 kosztów, które ponosiliśmy przy spółce związanej z podnajmem. Słuchajcie, tak jeszcze tutaj trzeba dopełnić coś. Ja tak cały czas mówię o tym podnajmie, że mieliśmy zamkniętą tu działalność, natomiast chciałbym, żebyście rozumieli, że ja absolutnie w żadnym wypadku nie uważam, że podnajem jest czymś złym. Podnajem jest narzędziem. Narzędziem jak na przykład jak nóż, powiedzmy, tak? Za pomocą noża możemy się najeść i gdzieś tam, powiedzmy, zrobić sobie jedzenie po prostu i przeżyć, ale równie dobrze możemy się skaleczyć lub nawet i zabić. Także dokładnie taka sama sytuacja jest z podnajmem. Nie można go oceniać przez pryzmat, że jest dobry czy jest zły, ponieważ on jest tylko i wyłącznie narzędziem. To od nas zależy, jak my zastosujemy podnajem, czy on w jakiś sposób, no, mówiąc biznesowo, da nam zarobić, czy spowoduje, że tych pieniędzy w portfelu będziemy mieć mniej. Więc no, ja jestem osobą odpowiedzialną za swoje czyny, więc gdy mówimy o tym, że zamknęliśmy naszą spółkę, no to trzeba mówić prosto, tak? Zamknęliśmy ją, ponieważ seria wydarzeń, które nastąpiły na świecie, na które my nie byliśmy przygotowani, ponieważ nie przewidzieliśmy takich rzeczy, za co ponosimy odpowiedzialność my jako wspólnicy, nie przygotowaliśmy spółki na lockdowny, na to, że studenci po prostu wyjadą, że przestaną płacić za mieszkania, że nie będzie kolejnych studentów, którzy przyjadą na ich miejsce, nie w takim krótkim czasie. Nie przygotowaliśmy na to spółki, także nie podnajem za to ponosi odpowiedzialność, a my. Okej, podnajem jest w porządku. Jeżeli liczby się spinają, to dlaczego nie? Mówię to specjalnie, ponieważ wiele osób może myśleć, że ja zwalam odpowiedzialność na to, że wiecie, był lockdown, że państwo polskie sprowadziło. No tak, to miało znaczenie, ale to my ponosimy odpowiedzialność za to.
Także w RM kredyty mamy spadek 70% około przychodu, natomiast no, cały czas jesteśmy, no, nie dokładamy do biznesu, spodziewamy się, że może to nastąpić, ale to nie ma tak na dobrą sprawę większego znaczenia, ponieważ jesteśmy przygotowani na to. Ważne, żeby do tego interesu nie dokładać, ważne, żeby w momencie, w którym nie masz przychodu, a konsekwencji dochodu, mieć oszczędności, za które można przeżyć. I to jest też jedna z najważniejszych lekcji, które wyciągnąłem w ciągu ostatnich 2 lat, ponieważ 2 lata temu, w zasadzie od 4 lat, regularnie cały czas spłacałem kredyty. 5 lat temu tak zacząłem nadpłacać wszystkie kredyty, żeby jak najmniej ich mieć, ponieważ zdawałem sobie sprawę z tego, że nadchodzi kryzys finansowy i może się okazać, że nie będę miał żadnych przychodów. Także jak będę miał duże koszty, a dochodziło w pewnym momencie, że ja miałem raty ponad 20 tysięcy miesięcznie, takie były zobowiązania w moim życiu i były zdecydowanie wyższe niż 20 tysięcy, więc zrozumiałem, że no, jeżeli nie będę miał ani oszczędności, ani przychodu, no to czeka mnie finansowa katastrofa. Także 4 lata? No po prostu spłaciłem kredytów na około 1,5 miliona. Mówię o samym kapitale. Z odsetkami to było znacząco więcej. I nie wszystkie te pieniądze były na aktywa, czyli na jakieś biznesy, które przynosiły mi dochody. Część z nich była takimi biznesami, ale ja zepsułem je i spowodowały straty. Także bardzo cenna lekcja dla mnie to jest, ogromna w zasadzie lekcja, tak, że no po pierwsze, żeby szanować pieniądze, że takie powiedzonko miałem, którego nie używałem, ale zgadzałem się z nim, albo grubo, albo wcale, dla mnie to jest, dzisiaj to jest bzdura kompletna, tak, to zdecydowanie bliżej mi jest do 3 zasad Warrena Buffetta. Po pierwsze, nie trać pieniędzy, po drugie, nie trać pieniędzy. Po trzecie, nie trać pieniędzy. To są najważniejsze zasady. Nieważne jest to, ile zarabiasz, ważne jest to, ile z tych pieniędzy jesteś w stanie zaoszczędzić. To są, albo gdy jest okres prosperity, to nie jest okres, w którym wydajemy pieniądze. To jest okres, w którym my te pieniądze kumulujemy, oszczędzamy, odkładamy, a wydajemy je w momencie, kiedy jest kryzys, kiedy jest niepewność na rynku, kiedy są przeceny. Wtedy korzystamy z zgromadzonego kapitału. I to są zasady, za pomocą których przez 4 lata, rok temu w sierpniu spłaciłem ostatni kredyt. W zasadzie zostały mi jeszcze 2 kredyty, których nie chcę spłacać, bo są na tak dobrych warunkach, że to kompletnie. No, jeden to jest hipoteczny, drugi to jest limit na koncie. Nie spłacam na razie. To nie są rzeczy, które potrzebuję gdzieś tam spłacać. Przez 4 lata spłaciłem 1,5 miliona kredytów, idąc, żyjąc według tych zasad. Oczywiście bardzo duży udział miało w tym to, że była hossa na rynku nieruchomości, że RM kredyty świetnie działały i że byłem w stanie z dochodu spłacić te zobowiązania. Oczywiście tu mi bardzo rynek sprzyjał. Bardzo mi rynek sprzyjał. Natomiast gdybym ja działał tak, jak działałem kiedyś, nie byłoby to możliwe. Dzisiaj bym został z jeszcze większymi długami niż to miało miejsce jeszcze powiedzmy w 2016-2017 roku. Okej. Warto jeszcze tutaj dopowiedzieć a propos kosztów, ponieważ słuchajcie, ja jestem mega maniakiem chyba tak, samochodowym. Kocham samochody. Niesamowite są auta, strasznie mi jarają. I, no, i największym marzeniem od dziecka, jak pamiętam, było posiadanie własnego samochodu. Garaż marzeń, wiecie, to już tam od małego miałem i zawsze do tego dążyłem i do pracy poszedłem po to, żeby kupić samochód i znowu zmieniłem później pracę na to, żeby móc naprawiać ten samochód, bo on generował koszty, się psuł. Pierwszym moim samochodem to był w ogóle Ford Scorpio z 93 roku, sedan w wersji Gia 2.0. Takie miałem pierwsze auto i zawsze moim marzeniem było, żeby jeszcze raz takie posiadać. To niestety wygenerowało bardzo dużo kosztów, w ogóle samochody. Pierwsze z aut, które kupiłem gdzieś tam z takich droższych samochodów, był to samochód BMW E92 335i. Wszystkie osoby, które nie chcą słuchać o samochodach, na chwilę się wyłączcie. 335i, które kupiłem na ogromnych emocjach, nie sprawdzając w ogóle samochodu. Oczywiście moja wina, niczyja inna.
Wkopałem się w samochód, który generował niesamowicie dużo kosztów, był bity wielokrotnie. No dość powiedzieć, że w 4 lata wygenerował kosztów na poziomie blisko 300 tysięcy złotych, a samochód kupiłem za 70 tysięcy. Także to chyba samo przez się, cały koszt utrzymania łącznie z zakupem przez 4 lata to było blisko 300 tysięcy złotych. Zrobiłem też, chcąc oszczędzać, kupiłem Lexusa z 99 roku, 2.0 benzynę, żeby właśnie oszczędzać. Natomiast Lexus tak świetnie driftował, że stwierdziłem, iż wystarczy wymienić w nim tylko silnik, żeby był autem idealnym do jazdy na co dzień. Kocham japońską motoryzację, starą japońską motoryzację. No może nie tak starą, bo auta z lat 90. to jeszcze nie są auta, co mają po 50 lat. Wymieniłem silnik na 4,3 litra V8 i zaczął się oczywiście kolejny generator kosztów. Ten samochód kosztował już wyraźnie mniej, bo około 150 tysięcy złotych. No ale jednak na 20-letnie auto 150 tysięcy to jest dużo. Także jednym z odkryć mojego życia, już zmierzając do końca, jeżeli chodzi o opowieść motoryzacyjną, było to, że gdy usiadłem, gdy policzyłem, jaki jest koszt utrzymania moich wszystkich samochodów co miesiąc, to wychodziło mi średnio miesięcznie, że wydaję na auta 5 tysięcy złotych, a te samochody praktycznie w ogóle nie jeżdżą. Było auto, które jeździłem na co dzień, to był ten Lexus z V8, a wszystkie inne stały i generowały koszty. No i odkryciem życia było to, że jeżeli kupię nowy samochód z salonu, na przykład BMW M2, nowy, fabrycznie, BMW M2, to koszt utrzymania takiego samochodu był bardzo zbliżony do tych 5 tysięcy złotych miesięcznie. Także to mówi samo przez się. Gdy to zrozumiałem, gdy stwierdziłem, że czas spłacić wszystkie kredyty, a więc ograniczyć bardzo mocno koszty, po prostu wziąłem nowy samochód z salonu. Rata wynosiła koszt utrzymania razem z paliwem, to jest 2,5 tysiąca miesięcznie. Nigdy się nie zepsuł. To była też BMW. Zwyczajna trójka kombi, diesel, do jazdy z dzieckiem, gdzie trzeba cały czas plumkać, a nie świrować, no to po prostu idealny samochód do oszczędzania. I to jest niesamowite, bo wielu moich znajomych dalej ma samochody, zużyte samochody, które cały czas gdzieś tam generują koszty i wiele osób, tak jak ja kiedyś, nie zdaje sobie w ogóle sprawy z tego, że samochód z salonu generuje mniej kosztów, masz nowe auto, zawsze sprawne, idziesz zawsze, odpalasz, zawsze dojedziesz. I one kosztuje tyle samo. Ludzie marzą o nowych samochodach, a nie rozumieją, że już ich dawno na to stać. Okej, pomówiliśmy trochę o zamknięciu jednego biznesu, pomówiliśmy trochę o kondycji związanej z RM kredyty. W ogóle, jeżeli chodzi o RM kredyty jeszcze, bardzo Wam dziękuję za to, że się zgłaszacie do nas, tak? Że zgłaszacie się do nas po pomoc. Mówię tutaj nie tylko o klientach, którzy przyszli do nas ostatnio, ale o wszystkich klientach, którzy zgłosili się do nas przez cały czas, odkąd RM Kredyt istnieje. To jest już, prawie 10 tysięcy osób. Niesamowite w ogóle. To znaczy, że darzycie nas zaufaniem i za to Wam bardzo dziękuję. Nie byłoby mnie i nas jako zespół RM Kredyty, gdybyśmy robili złą robotę, to by nas nie było. Natomiast nie byłoby nas również z tego powodu, gdybyście do nas nie przyszli. Także jeszcze raz wielkie dzięki za to. I przejdźmy w tym momencie właśnie do kanału YouTube. To jest YouTube w biznesie, nazwijmy to tak umownie. To jest coś, co jest ogromnym dopalaczem do biznesu. Jest dźwignią, katapultą do zwiększenia skali. Nie wiem jeszcze, jakich określeń mam użyć, mógłbym tak wymieniać naprawdę wiele, ponieważ YouTube jest niesamowity, a w zasadzie nie tyle, że sam YouTube, no bo wiecie, to jest platforma, której używamy do wielu, wielu różnych, różnej tematyki filmów i możemy obejrzeć przysłowiowe kotki i posłuchać biznesowego wykładu, z którego możemy wyciągnąć jedną małą rzecz, którą zastosujemy w działaniu i która po prostu spowoduje, że zarabiamy 10 razy tyle, ile do tej pory. Także YouTube jest niesamowitym narzędziem, które od nas zależy, w jaki sposób wykorzystamy. Nad YouTube'em myślałem bardzo długo, natomiast moi pracownicy już od dawna mówili, że powinienem pójść w stronę YouTube'a. Żebyście rozumieli, dlaczego dopiero zdecydowałem się na to w 2020 roku.
My działaliśmy w Evercreate zawsze na zasadach rekomendacji. Przychodzili do nas kolejni klienci, ponieważ już ktoś był, korzystał z naszych usług i rekomendował nas dalej kolejnej osobie, która chciała skorzystać z pomocy przy uzyskaniu kredytu mieszkaniowego. I tak działaliśmy, że my zawsze klientów mieliśmy więcej niż byliśmy w stanie pomóc tej liczbie ludzi, tak? Więc nasze moce przerobowe były ograniczone, liczba osób chętnych, żeby nam w jakiś sposób zaufać, żebyśmy mogli pomóc, no była zdecydowanie większa. Natomiast my działaliśmy głównie wśród świadomych inwestorów. Pomagaliśmy ludziom, którzy chcą kupić mieszkanie z myślą o wynajmie. I w zasadzie dalej tak działamy. To jest też nasz core biznesu. Natomiast dzisiaj odbiorcą jest inny, dzisiaj inwestor to inna osoba niż do końca 2019 roku. Więc do końca 2019 roku działaliśmy wśród inwestorów, pomagaliśmy im znaleźć nieruchomość, czy też pomagaliśmy im zarządzać tym najmem, stąd właśnie firma związana z wynajmem nieruchomości, czy też no, przede wszystkim pomagaliśmy im zdobyć finansowanie. Inwestorzy w nieruchomości kupowali często nieruchomości w kredycie, to się naprawdę świetnie spinało. Dość powiedzieć, rok 2012 WIBOR był na poziomie 4% i większym jeszcze, a stopa zwrotu z inwestycji po racie kredytu, jeżeli nie była w okolicach 9% w skali roku, po racie kredytu, po podatkach, po kosztach, to w ogóle się nie opłacało w taką inwestycję wejść, bo było masa innych mieszkań, na których mieliśmy na przykład 10-11% w skali roku, po racie kredytu. Powtarzam. Więc grono naszych klientów to byli i są inwestorzy w nieruchomości, którzy kupują mieszkania na kredyt z myślą o wynajmie długoterminowym, o wynajmie krótkoterminowym, czy też na flipa. Natomiast w momencie, w którym zaczęła się pandemia, w momencie, w którym studenci zniknęli z rynku, to zniknęli również nasi klienci, ponieważ głównymi odbiorcami takich mieszkań byli studenci. Także znowu, przeżyliśmy spadek o około 70% przychodu, na który byliśmy przygotowani, no bo jak wiecie, Mike Maluney, mój wujek, bogaty ojciec i tak dalej, no nie będę już o tym opowiadał jeszcze raz. Byliśmy na to przygotowani, natomiast zdaliśmy sobie sprawę wtedy, że w lutym, w zasadzie w marcu 2020 roku, w trakcie pierwszego lockdownu, mieliśmy spotkanie zarządu RM Kredyty, i na którym ustaliliśmy, że rynek się już kompletnie zmienił. Jest koniec rynku świadomego inwestora, a zaczyna się rynek związany z zakupem nieruchomości na cele mieszkaniowe dla siebie, żeby tam zamieszkać. Zwróćcie uwagę, marzec 2020 roku, my to już wiedzieliśmy, więc ponieważ my byliśmy znani, jesteśmy znani wśród inwestorów nieruchomości, a byliśmy praktycznie nieznani wśród osób, które kupują nieruchomość, żeby tam zamieszkać, naturalnym stało się to, że trzeba było wyjść do wszystkich osób, które nas nie znają. Więc stąd YouTube. I ten YouTube oczywiście do dzisiaj działa. No, oglądacie mnie tutaj, także miło mi, że mnie oglądacie. Zobaczę, która to już minuta, bo zaraz się okaże, że ponad godzinę ględzę. No i cel działalności na YouTubie jest chyba oczywisty, tak? No, chcieliśmy dotrzeć do jak największego grona odbiorców. Żeby to zrobić, no, trzeba było dawać dobry, wartościowy content związany z tym, jak kupić nieruchomość na kredyt i zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych. Im więcej osób obejrzało, stwierdziło tak, to jest wartościowe, polecali nas dalej. W konsekwencji oczywiście część z widzów przyszła do nas po kredyt mieszkaniowy. No, to jest chyba dla wszystkich oczywiste, że no, tak to po prostu działa. Także no wiecie, no ja tu Ameryki nie odkryję, ale warto było też podkreślić, że to jest po prostu nasz punkt wyjściowy, jeżeli chodzi o YouTube'a. I tak, no dzisiaj mamy wrzesień 2022, ja zacząłem YouTube'a robić tak jakoś w marcu, w kwietniu, no to niecałe 2,5 roku, tak, niecałe 2,5 roku, żeby dojść od zera do około 100 tysięcy unikalnych wyświetleń miesięcznie. 20 tysięcy subskrybentów to jest jakaś wartość, którą łatwo zrozumieć, natomiast przekładając to na biznes, chyba ważniejsze jest to, do ilu unikatowych odbiorców miesięcznie docieram jako kanał na YouTube. Rekord to było 300 tysięcy, no dół to wiadomo zero,
to minimum, natomiast średnia z ostatnich 4 miesięcy to jest około 100 tysięcy miesięcznie. No i jest to niebagatelna wartość, tak? No jest to naprawdę sporo, biorąc pod uwagę to, co można dalej z tym zrobić, czyli dalej dawać wartościowy content. I jeżeli chodzi właśnie o wartościowy content związany z YouTube'em, chociaż nie, poczekajcie, do tego jeszcze dojdę, bo chciałbym tutaj jeszcze zakończyć jeden wątek. Każda osoba, która myśli o tym, żeby rozpocząć swój kanał na YouTubie, żeby dawać wartość swoim odbiorcom i robić na tym biznes, myślę, że to jest na pewno dobry kierunek, ale nie jestem pewny, czy taka osoba zdaje sobie sprawę, ile to jest pracy. Każdy jeden film na YouTubie to jest około 10 roboczo godzin. Już bez względu na to, czy ja to montuję, czy daję komuś do montażu, jest to około 10, minimum 10 roboczo godzin, żeby to zrobić. Jeżeli film ma 15 minut, dalej jest to 10 godzin. Także gdy oglądacie ten film, ja go specjalnie kręcę na kamerze internetowej, która no nie jest laptopa, ale jest to kamera internetowa, do tego jest spięty mikrofon. Jakość jest taka sobie, wiecie, jest tło, które, no jest to w mieszkaniu siebie, tak? To wszystko robię po to, żeby skrócić jak najmniej tego czasu na to poświęcić, żeby móc jak najwięcej do Was mówić, a jak najszybciej, żeby film się pojawił. Bo jeżeli ja mam to dalej zmontować, a ja no kompletnie nie mam na to czasu, no to okazuje się, że trzeba iść do takich półśrodków. Dźwięk ma być super. Jakość na YouTubie obrazu ma być akceptowalna i myślę, że też macie podobne zdanie. Natomiast wracając do tego, dawno już przekroczyłem 1000 roboczo godzin związanych z YouTubem. To jest taka praca, gdzie faktycznie trzeba to robić systematycznie, co tydzień, kilkadziesiąt godzin w tygodniu. Tak? Jeżeli ktoś w ogóle nie ma doświadczenia z występami publicznymi lub boi się kamery, to zajmie mu to jeszcze zdecydowanie więcej. Gdy ja zaczynałem YouTube, od 8 lat miałem doświadczenie z występami publicznymi. Miałem kilkaset wystąpień publicznych przed kamerą, za kamerą, bez kamery, przed publicznością. Nie miało to znaczenia, więc jak zobaczyłem kamerę, to dla mnie to było normalne. Jak ja to mówię, to widzę Ciebie, drogi odbiorco, jak Ty tego słuchasz. Taką mam po prostu... Tak ja to sobie w głowie układam, dlatego mi jest to dosyć prosto dalej kontynuować, ale wracając, YouTube daje bardzo dużo możliwości, ale kosztuje bardzo dużo pracy. Uważam, że jest o wiele więcej innych biznesów, które w 1000 roboczo godzin są w stanie dać o wiele większe przychody niż YouTube. Około 200 tysięcy wyświetleń miesięcznie daje mi około 2000 z kawałkiem przychodu z reklam miesięcznie. Tak? Oczywiście z tych 200 tysięcy część z Was, za co Wam bardzo dziękuję, przychodzi do nas po pomoc przy kredycie. I z tego są już dużo większe pieniądze. Natomiast samego YouTube'a, żeby wyżyć, no to ja nie wiem, chyba 10 lat trzeba by to robić i... To nie tak działa. To nie jest to. YouTube jest świetnym narzędziem, żeby dotrzeć do klienta, średnim narzędziem, żeby na tym zarabiać. Okej, jak będziecie robić jakieś pranki, to będziecie mieć pewnie setki tysięcy wyświetleń, będzie łatwiej. No ale czy na tym Wam zależy, żebyście byli kojarzeni z prankami? Możecie robić bajki dla dzieci. Kto ma dzieci, ten wie, że bajki na YouTubie dla dzieci mają po 50 milionów wyświetleń, a to pewnie przekłada się na jakiś przychód w okolicach 500 000 złotych za jeden odcinek, za jeden film. I takie rzeczy można robić, tak? No ale nie czuję klimatu zrobieniem bajek na YouTubie. Myślałem nad tym, od razu myślałem, wiecie, to zlecić, to zdelegować, to tak i czekać. Ale no nie mam czasu na to. Więc YouTube wymaga bardzo dużo pracy. Wiele moich znajomych w tym czasie rozkręciło biznesy i daje im to potężne przychody. Akurat strzelili się w rynek i tak dalej, ale jednak, a ja mam YouTube'a. Tak? Wybrałem tą ścieżkę. Dzięki temu mogę między innymi nagrywać właśnie taki film dla Ciebie. Dla mnie to też jest fajna rozrywka, a trzeba robić w życiu to, co się po prostu lubi. Dobra, i teraz gdzieś tam wątek urwałem, związany z tym, że dajemy wartość tutaj na kanale i tak dalej. Mam dla Was dwa przykłady, które są potwierdzeniem tego, o czym mówię. Pierwszy przykład. Teraz będzie cięcie. Jednym z najbardziej wartościowych filmów u mnie na kanale był film, który opublikowałem 8 kwietnia 2020 roku. Nazywa się Kolejna obniżka stóp procentowych. Jak na tym zyskać długofalowo? Słuchajcie, to był film,
który z dzisiejszej perspektywy okazał się proroczy. Z tamtej perspektywy to było oczywiste, że jak obniżają stopy procentowe, to za jakiś czas będą je podwyższać. I film ma miniaturkę, w którym jest napisane oprocentowanie 3%, domyślę kredytów hipotecznych, inflacja 8%, zysk czy strata. Obejrzyjcie sobie ten film. W 2020 roku, w kwietniu, po pierwszej czy drugiej obniżce stóp procentowych, a mieliśmy jeszcze następną później. Ja już mówiłem, że hola, to jest ten moment. Kredyty ze stałym oprocentowaniem. Bierzcie kredyty ze stałym oprocentowaniem lub zamieniajcie zmienne na stałe. W kilku bankach już wtedy było to możliwe. I róbcie to. Kolejny, kto wtedy to zrobił, ten zyskał. Mało osób to zrobiło. Bardzo mało. Kolejny film, to był film już z października 2021, gdy byliśmy po pierwszej albo drugiej, raczej po pierwszej, podwyżce stóp procentowych. Nakręciłem film z Arturem Bajonem, to był webinar. Jak zyskać na podwyżce, na podwyżkach stóp procentowych? To był już film, w którym nie mówiłem, że a może tak będzie albo tego, tylko konkretnie na liczbach. Teraz bierzesz kredyt ze stałym oprocentowaniem lub zamieniasz swoje zmienne na stałe, podnoszą stopy procentowe, ty oszczędzasz, bo nie masz podwyżki raty, dodatkowo idzie inflacja i redukuje ci kapitał w dużym uproszczeniu. Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest ogromne uproszczenie. Mówiłem o tym zresztą na filmie. To są filmy, które dają ogromną wartość. Miałem już niejednokrotnie spotkania z osobami, byliśmy na przykład na lotnisku, podszedł do mnie mój klient, którego znałem z dawien dawna i powiedział: Ronald, wtedy, gdy był ten webinar, gdybym skorzystał z tego, co mówiłeś, nie zrobił tego. Inne osoby mówiły: skorzystałam. To są oszczędności na kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy złotych, w zależności od kwoty kredytu, którą pożyczyliście. Kolejny z filmów, który opublikowałem jakiś czas temu, film z kredytem gotówkowym. Mówiłem o tym, że była tam naprawdę rewelacyjna oferta związana z, no, z kredytem gotówkowym, tam było 8% w skali roku na zmiennym oprocentowaniu. Przeczytam Wam maila, którego otrzymaliśmy od klientki. Dobry wieczór. Przede wszystkim bardzo dziękuję za informację o promocji na kredyt konsolidacyjny. Dzięki Państwa firmie na YouTube i pomocy Pani Agaty Skubis, Agata jest u nas zespołu, otrzymaliśmy kredyt, za pomocą którego skonsolidowaliśmy dwa nasze dotychczasowe zobowiązania, czyli połączyli dwa w jeden kredyt, co pozwoliło nam zaoszczędzić ponad 65 tysięcy złotych na samych odsetkach. Pomimo wielu problemów podczas procedowania wniosków, posiadane konto techniczne w banku, dwukrotna decyzja negatywna z uwagi na ratę Allegro. Pani Agata dzięki swojemu profesjonalnemu podejściu, uporowi i dociekliwości doprowadziła sprawę do samego końca. Dzięki Państwu, a w szczególności Pani Agacie, otrzymaliśmy kredyt z niespotykanie niską marżą i na bardzo korzystnych warunkach. Bardzo dziękujemy, pozdrawiam. Tomek, marża w kredycie gotówkowym była 1,90 albo 1,95, jakoś tak, absurd jakiś. Więc to jest dowód na to, że faktycznie oglądają nas osoby, które chcą na tym skorzystać i którym my możemy pomóc. Więc to jest niesamowite, że ja naprawdę lubię robić tego YouTube'a, lubię pomagać ludziom związanym pomocy, jeżeli chodzi o pomoc przy kredytach, więc wy z tego korzystacie. I to jest, to tak to powinno działać, jeżeli chodzi o YouTube. Daje wartość, wy się odwdzięczacie. Między innymi wyświetlaniami, między innymi gdzieś tam komentarzami, ale też tym, że po prostu korzystacie z naszych usług. Moi drodzy, i tutaj dochodzę do tematu związanego z wsparciem na YouTube. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, można powiedzieć, że to jest taki Patronite związany z YouTube'em. Uruchamiam, on już jest od kilku dni dostępny, ale dzisiaj już też jest dostępny. Jest możliwość wsparcia mojego kanału na YouTube jakąś symboliczną kwotą. Tam chyba startuje to od 10 zł miesięcznie. Można z tego zrezygnować po jednorazowej opłacie. Także, jeżeli chciałbyś lub chciałabyś w jakiś sposób wynagrodzić mnie, nasz zespół za to, co robimy, nie możemy przyjąć dodatkowego wynagrodzenia za pomoc przy kredycie, ale możemy przyjąć od Was wsparcie w postaci wesprzyj nas na YouTubie. Są to pieniądze, które zdecydowanie pomogą w rozwoju tego kanału. Pomogą na szereg różnych
sposobów. Między innymi to, że będę w stanie na przykład spotykać się z nowymi gośćmi, a między innymi z tego powodu, że zlecę gdzieś na zewnątrz robienie montażu filmu, odblokuje mi to mnóstwo czasu, więc będę mógł robić kolejne wywiady, kolejne spotkania u mnie na kanale publikowane przed Wami, przed moją publicznością, dodatkowa wiedza dla Was. Im więcej tego typu spotkań, tym więcej po prostu wartościowej wiedzy, którą możecie zastosować w praktyce. Także zdaję sobie sprawę, że z tego nigdy nie będzie kokosów, ale jeżeli chcielibyście mnie wesprzeć, no to pierwsza sprawa to jest subskrypcja mojego kanału. Marzy mi się 20 tysięcy subskrybentów. Jeżeli widzisz, że jeszcze do tego nie doszło, a chciałbyś pomóc, klikaj subskrypcję. No i druga sprawa to oczywiście wsparcie kanału na YouTube. Nie potrzebuję chyba wyjaśniać, w jaki sposób działa Patronite, czy też wsparcie kanału na YouTube. Tam są różnego rodzaju, wiecie, poziomy. Są też takie poziomy, gdzie możecie wpływać po prostu na to, co będzie dalej wyświetlane u mnie na YouTubie. Konkretnie podsyłać tematy. Ronald, omów ten temat, zajmij się takim zagadnieniem. Jak najbardziej. To wszystko jest dla Was. Kliknijcie w odpowiednie linki, jeżeli ktoś jest po prostu zainteresowany. Ok, mam jeszcze trzy tematy, które chcę z Wami poruszyć. Po pierwsze, dziękuję, że dostaliście do tego momentu. Pierwszy temat to jest, co dalej, jakie są plany biznesowe, a trzeci to jest temat związany z gospodarką, takie małe ostrzeżenie. No ale dobra, zaczynamy od pierwszego tematu. W najbliższym czasie powinno ukazać się kolejne wydanie książki Tajna broń kredytobiorcy. Jest to książka, którą napisałem w 2014 roku. W maju 2019, wiedząc, że nadchodzi kryzys, zrobiłem update tej książki i świetnie wpasował się w to, co się wydarzyło w COVID-zie. W trakcie COVID-u zrobiliśmy też takie bezpłatne szkolenie, jak kupić nieruchomość na kredyt i zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych. I w tym szkoleniu zrobiliśmy dodatkowy moduł, już płatny, jak przygotować się do kredytu w samym epicentrum lockdownów, gdy banki nie dawały kredytów, podobna analogia do tego, co jest dzisiaj, ciężko jest o kredyt, zrobiliśmy właśnie taki po prostu moduł, jak przygotować się do kredytu. 4 godziny konkretnej wiedzy. Jeżeli chcielibyście mieć do niego dostęp, to napiszcie. W zasadzie nie. Zróbmy kod rabatowy. 37. Wejdźcie na link podany w opisie pod filmem. Tam jest link do kursu na stronie tajnabrońkredytobiorcy.pl. Zaznaczcie zakup i wpiszcie kod rabatowy 37, a wtedy ten dostęp do kursu, tego modułu płatnego, jak przygotować się do kredytu, będziecie mieli za 0 zł. Jestem ciekaw, ile osób z tego skorzysta. Zazwyczaj korzysta bardzo dużo, także to też miłe, że chcecie po prostu mnie oglądać. Ok, nie będę zanudzać, ponieważ mam jeszcze ważniejszy temat. Business Open Bar. O co chodzi? Jakiś czas temu robiłem ankietę u siebie na YouTubie. Czy chcielibyście spotkać się ze mną? Czy chcielibyście porozmawiać na żywo? Nie o kredytach, nie tylko o nieruchomościach. Tak po prostu spotkać się, porozmawiać. Wiele osób wskazało, że tak. Pokazaliście miasta, w których by to mogło się odbyć. Więc organizuję takie spotkanie, które nazwaliśmy Business Open Bar. Organizuję je z Łukaszem Smolarskim, twórcą kanału Biznes Misja. Myślę, że jest to kanał biznesowy, który jest dla Was po prostu znany. Biznes Misja. Łukasz razem ze mną organizujemy Business Open Bar. W piątek, 25 listopada o godzinie 18 spotykamy się w Warszawie, w tym najwyższym budynku, o ile dobrze pamiętam, w Europie. Jest tam Centrum Innowacji, wynajęliśmy salę, wynajęliśmy bufet, wynajęliśmy open bar. No i widzimy się, tak? Zapisy na to wydarzenie startują z dniem dzisiejszym, czyli z 21 września 2022. Link do Business Open Bar znajduje się w opisie pod filmem. No, ja od siebie mogę zapewnić wartość merytoryczną związaną z nieruchomościami. Na pewno przybędą osoby, które robią flipy, wynajem krótko-długoterminowy, czy też są deweloperami. Łukasz z kolei osoba, która prowadzi kanał Biznes Misja, masa przedsiębiorców, których on zna, mnóstwo kontaktów, wiele z tych osób będzie również na wydarzeniu. Oczywiście jest to wydarzenie, które no, nie jest, można powiedzieć, bezpłatne, tak? Trzeba zakupić bilet, natomiast od razu tutaj ucinam wszelkie spekulacje. My na tym wydarzeniu nie zarabiamy. Wszystkie koszty będą jawne.
będą opisane, ile kosztuje wynajęcie sali, ile kosztuje catering, etc. My na tym wydarzeniu nie zarabiamy. Robimy to po prostu po kosztach, ponieważ celem tego spotkania jest poznać Was, czyli między innymi pewnie i Ciebie. Zapraszamy wszystkich, ilość miejsc jest ograniczona, w okolicach 150 osób będzie, taką pulę biletów gdzieś tam przeznaczyliśmy, ponieważ zależy nam na tym, żeby to było bardziej kameralne spotkanie. Nie chcemy, żeby było tam 1000 czy więcej osób po prostu. No i też trzeba mierzyć siły na zamiary, nie ma co tutaj ukrywać. Także Business Open Bar, Warszawa, 25 listopada. Zapraszam po więcej na naszą stronę internetową, link w opisie, businessopenbar.pl. Tak, będzie alkohol. Porozmawiamy sobie. Myślę, że naprawdę będzie to wartościowe spotkanie. Ok, i przechodzimy do ostatniego tematu. Sprawdzę jeszcze tylko, czy to się na pewno nagrywa. Nagrywa się. Ostatni temat, moi drodzy. Temat związany z gospodarką. Jestem ciekawy, co dalej się wydarzy, no bo no dzisiaj mamy wrzesień, inflacja w okolicach 16%. Coś niesamowitego. Stopy procentowe wysoko. Akcja kredytowa praktycznie zahamowana. Ale mam wrażenie, że prawie nikt nie zwraca uwagi na to, że nadchodzi kryzys energetyczny. No, temat związany z węglem, temat związany z gazem, z prądem, to musi odbić się i odbija się na kosztach związanych z zatrudnieniem przez przedsiębiorców. Jeżeli biznes się nie spina, to tak jak u nas to było, to po prostu biznes się zamyka. Nie czeka się na to, aż się zbankrutuje, tylko zamyka się go wcześniej. Także to może oznaczać po prostu zwolnienia. Tak? I to jest bardzo ciekawy temat, no bo przerażający, ale też ciekawy. No bo pamiętajcie, że od tego zależy. Jeżeli Polska wpadnie w recesję, no to będzie to czas, który będzie trudny dla wielu osób, ale też będzie dawać wiele możliwości. Także wyczulam Was na co pewnie sami wiecie i rozumiecie, że według mnie nadchodzi kryzys finansowy w Polsce i to bardzo duży. I żeby go zażegnać, no to na pewno trzeba byłoby skończyć z rozdawnictwem, z kolejnymi 14, 15 emeryturami, dopłatami do tego, dopłatami do tego, podwyżką podatków. Płaca minimalna przez za chwilę ma być 3600 zł miesięcznie. Minimalna płaca ma być 3600 miesięcznie. Według mnie polska gospodarka zmierza ku jakiejś recesji, mniejszej lub większej, ale recesji. I to na pewno przełoży się między innymi na nieruchomości, ale też na inne biznesy. O tym też będziemy pewnie rozmawiać na Business Open Bar. Także zapraszam Was zarówno do wsparcia mojego kanału, jeżeli uważacie, że to, co tutaj robimy, jest wartościowe, daje Wam wiedzę, chcielibyście się w jakiś sposób odwdzięczyć, używacie adblockera, który pomija za Was reklamy, wesprzyjcie kanał, dajcie subskrypcję. Jeżeli chcielibyście porozmawiać ze mną na żywo, porozmawiać z Łukaszem, twórcą Biznes Misji, na żywo, 25 listopada 2022, Business Open Bar. Zapraszamy. Podzielcie się swoimi wrażeniami na temat tego filmu. Nie wiem, kiedy nakręcę kolejny, być może za rok, być może później, tak jak historia pokazuje. Jestem ciekawy Waszych opinii o tym, co tutaj przysłuchaliście. Może macie jakieś pytania. Czekam po prostu na komentarze. A w tym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia. Cześć!